No to powiedz, dla kogo jesteś ciocią Relik, Agnieszko Relik? Dzień dobry. Ojej, dzień dobry. Dla wielu osób. Ostatnio, wiesz, z racji wieku, no. Ciocia Relik dzisiaj tak o sobie mówi. Przyszła ze swoją książką, którą chcę Państwu pokazać. To ja może zademonstruję. Proszę. Ja zapytam. Agnieszko, jak ci się udało w tym jakże męskim, dosyć brutalnym sporcie utrzymać kobiecość? Skąd ten pomysł na przykład na ubranie, żeby w tych walkach, gdzie panie walczyły w spodenkach dosyć brzydkich i szerokich, w brzydkich butach, nagle założyć zakładaną spódnicę? Myślę, że jak ktoś ma jakąś kobiecość i ciepło w sobie, to nikt tego nie zabierze, nawet ring. Więc jak ja zobaczyłam Iwonę Guzowską zaczęła boksować w takich gaciuchach, bo były tylko męskie. I do tego takie długie buty, które zakrywały pół łydki, zostawało tyle nogi, to źle wyglądało. Więc ja wymyśliłam sobie spódniczkę kopertową. Później cała kadra w ogóle amatorska, gdzieś tam się rozniosła, ale w tej spódniczce. I dostałam buty, chciałam krótkie i czarne. Oczywiście dostałam takie do pół łydki z białymi paskami, ale wychodzę do ringu i mam krótkie i czarne. No i się wszyscy pytają, co zrobiłam, a ja obcięłam, wyciągnęłam skarpetkę, zamalowałam markerem paski, miałam krótkie i czarne, bo tak się dobrze czułam. Dobrze się czuliśmy też patrząc na twoje zwycięstwa, bo jeśli dobrze kojarzę, to w zasadzie tylko raz zdarzyło się, że zostałaś pokonana w swojej karierze. I o ten jeden raz chciałem cię zapytać, bo ta książka to jest opowieść też o upadkach, o takich momentach, kiedy było ci źle, smutno i pod górkę. Co czuje człowiek, który był przez lata niepokonany i nagle, nie zupełnie z powodu swojego nieprzygotowania, bo to było świetnie zrobione z twojej strony, co kontuzji, zostajesz wyeliminowana z gry? To jest tak jak do porażek, to byłam przyzwyczajona, bo gdzieś one się zdarzały, ja 11 lat trenowałam kickboxing, więc to tam różnie było, ale w tym boksie faktycznie byłam wymiataczem i w drugiej rundzie miałam Tracy Bird w Las Vegas na deskach i strzelił mi Achilles. Odcięłam je absolutnie, ja walczyłam moja, twoja i tak było to niejednogłośny werdykt, więc jeden sędzia dał na mnie, dwóch na Tracy. I ja pomyślałam sobie, że przegrałam z organizmem, absolutnie. Byłam gotowa, mówię, operacja i zaczynamy od początku. Chciałam parę razy zrobić rewanż, bo wiedziałam, że jestem zdecydowanie lepszą zawodniczką, więc sobie to w głowie spokojnie ułożyłam. Natomiast dramat jest właśnie taki kontuzyjny, jak chodzisz 3 miesiące o kulach i później musisz zaczynać od początku. Ciało daje o sobie znać w różnych momentach, a ty mówisz sobie nie. Nie poddam się, aż w końcu pojawia się ktoś typu doktor Śmigielski, który zamyka cię w izolatce i mówi: nigdzie nie pójdziesz, dziewczyno, ty jesteś wariatką, ty musisz odpocząć. Jaka to była Jezu, sytuacja? Przygotowałeś się? Czytałeś kawałek? Wiadomiks. Tak, ja opowiadam, że sport wyczynowy to nie jest zdrowie. To jest tak, że musisz zamordować organizm, że dziś płaczesz, boli, przesuwasz tą ścianę dalej. I był taki moment, gdzie kilka spraw nałożyło się. Przygotowania do walki, Iga Cembrzyńska kręciła mnie filmy, zaczęłam w telewizji pracować. Taki stres, że organizm wysiadł. No i już bardzo było źle, a ja oczywiście sparowałam, ale miałam absolutnie zawroty głowy, wymioty. Śmigielski powiedział, mój przyjaciel, doktor, który mnie 6 razy operował, powiedział: Aga, zamykam cię w izolatce pod kroplówką, wyrzuć telefon. I wtedy, jak mam przygotowania do walki, a ja sobie leżę, jak to sobie w głowie ułożyć, że jednak musisz wygrać tą walkę, że te przygotowania były okej. A to też piszę o tym właśnie dużo, jak ja sobie to wszystko poukładałam, bo ja nigdy nie byłam twarda. Zawsze musiałam później się przytulić, wypłakać, ale zbierałam się do tego zadaniowo. Zdarzyło ci się raz użyć siły fizycznej poza walką. Ktoś cię tak wkurzył, że lekko mu przyłożyłaś. Ten jedyny raz, bo powiedziałaś, że to... Było lekko. No, chciałam być delikatna. Wtedy powiedziałaś sobie, że nigdy się już taka sytuacja nie zdarzy. Dokładnie. Nie zdarzyła się? Nie. To taki zwierz wylazł ze mnie. Gdzieś mnie ktoś wyprowadził tak z równowagi, że ta pięść się zamknęła i kogoś uderzyłam całkiem prywatnie. Ja to źle przeżyłam jako człowiek, że... Poniosło. Poniosło i straciłam kontrolę.
I nigdy się już nie zdarzyło i mam nadzieję, że nie zdarzy. Chyba, że w samoobronie. A jaką jesteś mamą? Bo piszesz też o tym trochę. Chociaż akurat swoje prywatne życie starasz się trochę trzymać na uboczu. Ale to ważne, ważny aspekt dla ciebie, bo trochę też się w tej relacji z dzieckiem boksujesz. Oj, Maria jest taką mieszanką genetyczną. Jest przecudowna, ale jest tak trudnym dzieckiem. Ona dokładnie wie, co chce. Jest przeurocza, ale nikt nie potrafi mnie tak zdenerwować. Ja się tak nauczyłam cierpliwości przy niej. Ale to jest tak, że... Ale dlatego, że chadza własnymi drogami? To cię wkurza? Dlatego, że jak sama powiedziała, ma taki dokładnie sam charakter jak mamusia. Tak, dokładnie. Nie, myślę, że ona jest taka... Ja byłam jednak spokojniejsza, taka była mniej... Ona jest bardzo asertywna. Ona dokładnie wie, czego chce, idzie sobie, to ja pójdę tam, wchodzimy do restauracji, patrzę, ona jest na kuchni, z kucharzem już robi sobie panakotę, więc jest jej wszędzie pełno. Ale jest, jakby to powiedzieć, ja rozmawiam z nią jak z partnerem, bo ona wszystko ogarnia, więc jak rano do szkoły zaczyna jęczeć, tego nie, ja mówię, kochanie, musimy się spieszyć, kochanie, musisz się ubrać, kochanie, w końcu jest, Maria, nie rób takiej miny, świeci słońce, jesteśmy szczęśliwe, zdrowe, jedziemy, też mi się nie chce wstawać, nie chcę chodzić do szkoły, będziesz debilem, będziesz siedziała w domu, chcesz jechać, to ruszamy, ja mówię, po co sobie psuć poranek, Maria, tak myśli. Mamo, zobacz, jaki tam fajny plac zabaw. Jest spokój, jest na jakiś czas, tak. Mija, jest, i to mija jest spokój, natomiast jest przecudownym dzieckiem, najważniejszą osobą w moim życiu. Powiedziałeś, że telewizja w jakimś momencie ulatowała ci życie, w tym sensie, że coś się znalazło, co wypełniło twój czas zawodowy i to ciekawymi wyzwaniami, bo w naszym programie robisz rzeczy niezwykłe, od latania F-16 przez skakanie i robienie sobie krzywdy w różnych dziwnych sytuacjach. Telewizja stała się twoją drugą pasją po sporcie. Dokładnie. W życiu nie myślałam, że się nadaje, ale kiedyś ktoś, czyli Józef Węgrzyn, wymyślił sobie, że ja się nadaję do tego. Było ciężko. Zresztą możesz zobaczyć sama, jak było. Było ciężko, mamy początek. Mamy twój początek. Właśnie początek był... rozmawiałam... Cicho, Agnieszka, musisz posłuchać teraz. Sama się ja już się boję. Nie bój się. Odpalamy. Więc było naprawdę fantastycznie. Zachęcam Państwa, żeby spróbować i poczuć, jak to jest. Jest troszeczkę na początku strachu, ale nawet ja z chorobą lokomocyjną bardzo dobrze sobie radziłam. Żeglarze tutaj czekają na wiatr. Mam nadzieję, że jutro będzie. Dzisiaj półfinały, regat, jutro finały. Także nie żegnam się i zapraszam jutro. I tak zaczynałaś u nas. 12 lat temu. 12 lat temu. To jest historia, wiesz, jaki ten live był. Ja byłam na końcu mola, to był najdłuższy kabel. Miałam zwrot, pierwszy mój live, miałam podwójną zwrotną. Słyszałam dwa razy prowadzących i dwa razy siebie. Ja witam Państwa. O Jezu, co ja mam zrobić? Już no, absolutnie mnie to rozbiło. Trudniejsze niż ring? Mówię. Obróciłam się i wyrzuciłam te ucho i zaczęłam coś mówić. Ja mówię, najwyżej nie wiem, zabiorą mi mikrofon, skończ. Zostało uznane to za mega profesjonalizm, ale co tam, skończyliśmy wizję, było tyle przekleństw. Ja mówię, kretynkę ze mnie zrobiliście, pierwszy live, a ja nie mogę powiedzieć normalnie zdania. No i wieczorem na koncercie TVN-owskim spotykam panów Walterów, pana Mariusza, i pana Piotra i pan Mariusz. O mnie i o Kindze Rusin. Takie piękne, młode dziewczyny i takie słownictwo. Okazało się, że w dwójkę byli na wozie. I słyszeli to wszystko. A ja absolutnie to byś się z pokorą, ale pan Piotr powiedział, mówi, pani Agnieszko, to tylko kłopoty techniczne, nadaje się do tego pani, będzie fajnie. I to lata w ogóle genialne, bo to mnie uratowało jakby takie drugie życie po życiu, gdzie miałam adrenalinę. Co chwilę robiłam coś nowego, co tydzień spotykałam ludzi z zajawkami, z nowym sportem. I gdzieś była ta adrenalina, a wielu sportowcom tego bardzo brakuje po zakończeniu kariery. Jeśli Państwo chcą zobaczyć, dlaczego Agnieszka bardzo często jako dziecko trafiała do szpitala i dlaczego czasami jej przeszkadzało łóżko z ostrym kantem, dlaczego uspokoiła się w 5. klasie, kim jest Andrzej i co zrobił w jej życiu, co zrobili inni trenerzy, którzy bardzo
wpłynęli na jej karierę, to ta opowieść jest bardzo interesująca. Polecamy Państwu książkę Nokaut Agnieszki Rylik, historia bokserki. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy. A jeszcze nie dziękujemy, bo jeszcze jest postscriptum. A dlaczego mówisz o sobie bokserka, a nie pięściarka? Bo często wielu pięściarzy nie lubi, jak się ich nazywa bokserami. To jak na garnek mówią naczynie. Bokser to bokser. A na fryzjera stylista fryzjera. A na warzywa jarzynę. No i co się czepiać. Dziękuję. Bokser to bokser. Boxing. Dzięki. Ta-dam. No i postscriptum zostało wyjaśnione. A teraz dowód na to, że czasami wzrost jest proporcjonalny do wielkości człowieka. Nie zawsze. Czasami ten wysoki wcale nie jest wielkim człowiekiem, ale ten akurat ma i wzrost, i wielkość.